Kampania anty-LGBT rozpoczęta przez PiS mogła liczyć na bezwzględne poparcie Kościoła. Jednak tak się nie stało. Jest wypowiedź prymasa w tej sprawie. Poseł Czarnek ma trudności na kulu. A więc dlaczego to tak jest? Przecież LGBT to w oczach hierarchów coś bardzo złego. Z drugiej jednak strony rachuby PiS-u wydaje się, że były dosyć oczywiste. Co to jest homoseksualizm? To prowadzi do pedofilii. LGBT to oznacza wychowanie seksualne w szkole. A wychowanie seksualne w szkole oznacza, że dzieci byłyby uczone masturbacji. Problematyka obyczajowa wkracza tutaj do polityki z szerokim rozmachem. Jak głęboka jest to manipulacja? No, porusza to bardzo ważne pokłady naszej świadomości. Dotyczy seksu, naszych wyobrażeń o naszych dzieciach. I dodajmy, w szkole wychowania seksualnego nie ma. Ale czy to jest prawda? Otóż na lekcjach religii dzieci słyszą bez przerwy, że nie należy się masturbować i jest to grzech ciężki. A więc niby nie ma wychowania seksualnego, ale PiS do pewnego stopnia wraz z Kościołem jest hiperseksualny. Hiperseksualna ma być podobno ta zachodnia, dekadencka cywilizacja. Okazuje się jednak, jeżeli spojrzeć tylko do internetu, że ten temat, nieco wulgarny, aż krępuje się o tym mówić, masturbacja, onanizm, zajmuje nieprawdopodobnie dużo miejsca w tym, co ma się do powiedzenia na lekcjach religii w kościele. Co mówi o tym medycyna? 70% mężczyzn i ponad 50% kobiet masturbuje się i to nie tylko w wieku pokwitania. No, z tego by wynikało, że jeżeli wymienimy trzech naszych bohaterów ostatnich wydarzeń, Żelka, Czarnka i Dudę, przynajmniej dwóch z nich statystycznie czysto powinno się masturbować. No, ale być może jest to kwestia hipokryzji. Być może problem ten w Kościele istnieje dlatego, że celibat czyni masturbację tak ciężkim grzechem. Zostawmy to psychoanalitykom. Faktem jest, że to słowo, jak mówię, dosyć krępujące. W tej chwili obecne jest niemal wszędzie razem z tym terminem LGBT. No i proszę, nie udało się. Prymas nie chce, aby mówić w taki sposób o tym, jak prezydent Duda. Poseł Czarnek, któremu nie podobają się prawa człowieka, ma trudności na superkatolickiej uczelni KUL, Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Dlaczego tak jest? Myślę, że została przekroczona pewna norma. Otóż ci trzej panowie nie rozumieją głębszego przesłania chrześcijaństwa.
które obecne w Kościele każe mówić mimo wszystkich błędów Kościoła, ograniczeń, mimo tego nauczenia o masturbacji, jednak w najgłębszym swojej warstwie jest nauczaniem o miłości do drugiego człowieka. Natomiast ci panowie postanowili w kampanii wyborczej wykorzystać nienawiść. Nienawiść związaną z naszymi wyobrażeniami o seksie, o współżyciu z drugim, intymnym współżyciu z drugim człowiekiem, nienawiścią do mniejszości i gotowi są głosić tą nienawiść, podszywają się pod chrześcijaństwo. Dlatego w kraju, który jest chrześcijański, zaczynają przegrywać, prowadząc taką polityczną grę. No i trzeba dodać, że na tych lekcjach religii od czasu do czasu ten masturbujący się onanista przedstawiany jest w sposób straszny. Ma włosy na uszach. Jest taki blady, wymoczkowaty. Ach, tylko się można tego przestraszyć. Tak na poważnie, to myślę, że to jest coś bardzo szkodliwego w wychowaniu młodzieży. No ale ten wymoczkowaty onanista. No i teraz spójrzmy. I oto kampania posła Żalka, prezydenta Dudy i posła Czarnka nie idzie tak dobrze.